Adusia! I już idę. Gotowe. Ale gorące. Czekaj, ale co ty nalałaś? Herbatka dla ciebie. Przecież ja wolę herbę. Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem wam troszeczkę o herbatach i o jedzie. Pyszne. No, ja uwielbiam herbatę. Ja ostatnio też trochę porobiłam, ale yerba jest lepsza. No dobra, to powiedz najpierw o yerbie, bo herbatę mamy. I żeby było jasne, to nie zostało kupione na potrzeby tego odcinka, tylko to było w domu. Bo ja po prostu tak kocham herbatę, że to co za nami stoi, no później wam opowiem. Teraz yerba. Teraz ja. Zacznijmy od tego, jak moja przygoda zaczęła się. Zaczniemy, wszystko zaczynamy. Jak się moja yerba, jak się zaczęła moja przygoda z yerbą, a więc gdzieś mi zaczęły tak trafiać do mnie z Instagrama. Jak się zaczęło to robić takie popularne? A ja wiem, czy to jest popularne. A nie? A może trochę tak. Ale to było takie bum, 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 bum. I myślę sobie, okej, to ja też. Mam takie wszyscy. Z wieloma rzeczami tak masz. Stop doing this! No, a więc... powiedziałam sobie, spróbuję, kupię... Zjem. Zasmakuję. No... I tak, kupiłam... Ale dlaczego to zrobiłaś? No, bo przeczytałaś, że co ona robi, że o co chodzi? No bo chciałam odejść od kawy. Chciałam, żeby mnie pobudzało coś innego niż kawa, bo byłam uzależniona troszeczkę od kawy, przepraszam. I po prostu... I chciałam czegoś innego. Dobra, czyli yerba pobudza tak jak kawa? Co jest w tym takiego super, że ty to pijesz? Yerba jest idealnym zamiennikiem kawy. Yerba pobudza, posiada dużo magnezu, jest to ogólnie ostrokrzew paragwajski, który jest jakby spruszony na taki pyłek. Może pokażesz to tutaj... jest dokładnie susz. Aha, tak, tak, pokażę susz. Wam jak tak. To wygląda. To są takie... O, trochę wyglądam, że jak trociny? No, przepraszam. To wygląda jak po prostu yerba, okej? To musi wam smakować albo musicie znaleźć swój smak, bo ja na przykład próbowałam tej zwykłej i dla mnie to smakuje jak... Ale ta zwykła to jest już dla mnie, dla takich zaparzonych jerbaczy. No bo dla mnie to smakuje jak... Zaparzonych jerbaczy? Aha, dobra. Dla mnie to smakuje jak zaparzona trawa. Nie ma w tym nic dobrego. Trawa ziele, tak? Tak. Dobrze, nieważne. To szkoda, że nie zaczęłaś ze mną pić od CBD, tak? Dobrze chyba pamiętam. To wtedy ja sobie pierwszą yerbę kupiłam smakową, taką z granatem i z guaraną. I to była bardzo dobra decyzja, bo naczytałam się, którą yerbę kupić pierwszą. No i polecali właśnie wszyscy, żeby kupić smakową, a nie taką siekierę. No i moja przygoda właśnie dzięki temu dalej trwa z yerbą. I tak, od razu kupiłam sobie yerbę z takim zestawem. Tutaj jak widzicie mamy... mamy takie kubeczek specjalistyczny do yerby i bombille. Jest to taka rureczka z siteczkiem, która zatrzymuje nam ten susz. Sam. Bo to jest bardzo drobne i nie dałoby się tak pić tego. No tak, bo to nie jest jak zielona herbata, której liście się jakby rozszerzają pod wpływem ciepła, tylko to po prostu tak jak jest, to takie jest. I no, co mogę powiedzieć? Yerba jest dla osób, które potrzebują pobudzenia, ale nie chcą pić kawy, bo zasada jest też taka, że pijemy yerbę do godziny 18, to raz, a dwa, nie łączymy yerby z kawą, bo to nasz organizm chyba nie wytrzyma. Wykorpujesz. Wykorpujesz. No. Tak, i nie można za dużo pić, bo na przykład jeżeli chodzi o tą yerbę, o której zaraz ty opowiesz, to ona ma limit dziennego spożycia 12 gram ale suszu. Wiesz co, wydaje mi się, że chyba każda ma. Gdzieś to jest tak napisane, że... To ja poszukam, a tym w otej. Dobrze, więc ta yerba jest dla mnie bardzo wyjątkową yerbą, ponieważ mam ją z polecenia Pawła Węgiera, którego bardzo polecam. Polecam. Dobrze, chodzi o trenera mentalnego, o siedmiu Paweł Węgier. Gitarzystę, poczekajcie, i my mamy płytę nawet. Tak. Z podpisem. Wait. Dobra.
Jestem i mam tą płytę tutaj dla Ady i Oli, Paweł Węgier. O tak, mam nadzieję, że się nie odbija tam światło, że coś widać. A to pokażemy na zbliżeniu. Ale ta płyta jest tak minimalistyczna. Może wam nie powiemy nic więcej, zajrzyjcie do Pawła. Link na dole w opisie. Tak, zajrzyjcie do Pawła, tam wszystko zostawimy. Jest to wspaniały człowiek, naprawdę warto odwiedzić jego wszystkie media społecznościowe. I warto wypić yerbę z jego polecenia. Tak, koniecznie. Zakochacie się w tej yerbie. Jeżeli chcecie zacząć, to zacznijcie nawet od tej, bo ona jest naprawdę bardzo dobra. Nie smakuje jak sikiera, yerba do pobudzenia, kiedy masz sesję i musisz się uczyć. Smakuje bardzo dobrze. No to czyli yerba dobra dla tych, którzy chcą przestawić się z kawy, tak. Chcą mieć dużo energii. Ale też yerba ma bardzo dużo magnezu, więc naprawdę jest też to zdrowy napój i warto go pić nawet tak dla zdrowia po prostu. Niekoniecznie musicie kupować od razu tutaj to wszystko. Nie, chodzi tylko, że bombilla wystarczy. Tak. Na początek. Można zacząć pić w szklance normalnie, ale jeszcze chciałam wspomnieć, że yerba pomaga w odchudzaniu, w metabolizmie, naprawdę ma bardzo dużo zalet i no mówię, dla samego zdrowia warto pić yerbę co jakiś czas, nie trzeba przecież codziennie. Ale dobry zamiennik kawy. Polecamy. Bardzo. A teraz herbata, o której będziesz opowiadała. Ty. Tak, ja, bo ja jestem herbaciana dusza, totalnie uwielbiam herbatę. Herbata w żyłach, wiecie jak to jest. Dobra, moja przygoda z herbatą zaczęła się od tej, którą tutaj wam pokazuję. Jeszcze dawno, dawno temu, kiedy nie była dostępna nawet na polskim rynku, nasza babcia przywiozła ją z Włoch. I to była moja miłość, od tej herbaty się wszystko zaczęło. To jest herbata z chabrem, ona ma tak super niebieskie kwiateczki tam w środku, one się rozwijają, jak się ją zaleje i w ogóle ekstra. Troszkę ma aromatu cytrusów, ale ta kompozycja jest na tyle delikatna, że to nie jest taka, nie wiem, jakby ci ktoś cytrynę wrzucił do herbaty, tylko... Tak? Zgadza się? No tak! Tylko jest naprawdę delikatna i smaczna i bardzo ją polecam. Potwierdzam, jest bardzo dobra. Tutaj macie zwykłe czarne herbaty, ta już jest oczywiście wypita. Tą puszkę, ja nie wiem, czy w ogóle da się dostać taką półkilową puszkę w Polsce, bo to jest też przywiezione z Włoch. Herbata była pyszna, czarna, o! Zielona! Ale zielona herbata... To temat na oddzielny odcinek, tak? Nie, no, po prostu to jakby nie porównujmy czarnej do zielonej, bo to jest dla mnie kompletnie co innego. Ja piję herbatę liściastą, nie piję już w saszetkach, no chyba, że trafi się jakiś smak, którego załóżmy nie piłam, a chcę spróbować i jest tylko w saszetkach, to wtedy kupię. Te czarne herbaty, one są bardzo dobre, jeżeli ktoś taką... normalną czarną herbatę chce się napić, to polecam szczerze, ale według mnie z tych wszystkich, które tu widzicie, ta jest najlepsza. To chyba też prawda, też tak z tego co ja piłam, to uważam, że ta jest najlepsza. Mhm. Ma super zapach, po prostu piękny. Musicie spróbować, dajcie znać w komentarzu. To teraz Adalbert. Herbata Adalbert. Moja miłość od półtora roku? No, nawet chyba dłużej. Do kupienia od razu powiem w Tesco albo w Rossmanie stacjonarnie, w innych sklepach nie cena? Wiem. Różnie, przecież to są różne herbaty, te w puszce są droższe, ale ja puszkę polecam, bo wiecie, potem sobie kupić taką, przekładacie, aromat się nie ulatnia, tylko wszystko jest zamknięte w tej puszeczce. A tutaj mamy jeszcze papierowe, takie ładne. Mhm. Tylko herbaty też już nie ma, bo wszystko wypiłaś. Oj, kilka dni temu skończyłam, nieważne. Nie ma tu mojej ulubionej czarnej herbaty, bo ona jest bardzo podobna do tej, tylko że ma granatowe opakowanie. Podlinkujemy wam wszystkie produkty, które polecamy poniżej. Także moją ulubioną czarną herbatą jest taka granatowa, którą piję codziennie. Chyba, że się skończy, tak jak teraz. To pijesz inną. Poza tym, jeżeli lubicie smakowe, to jest też czarna herbata z buławatkiem. Ale powiem wam szczerze, że ja tego buławatka nie czuję i nie za bardzo... Nie jest wyczuwalne, że tak? No, jeżeli już to ja polecam tamtą granatową. A ta? To jest tropikalna, bardzo dobra herbata. Ty też ją piłaś parę razy. A no tak, chyba u koleżanki piłam, więc... Jeżeli lubicie takie z aromatem troszkę bardziej cytrusowym i takie tam różne, to polecam tą. Tej jeszcze nie piłam.
Kupiłam ją gdzieś w Biedronce. Wspiera odporność, ona jest z papają. Skusiłam się na saszetki, no bo nie ma tego smaku z tego, co widziałam w puszce. O, to będzie ciekawe doświadczenie, bo chyba nie piłyśmy tej herbaty jeszcze w saszetkach. Nie piłyśmy, fakt. No. Zawsze pijemy tylko fusy. I teraz... Dobrze pijemy. Nie. A teraz zapewne jesteście ciekawi tego, co powiedziałam na samym początku, czyli jak rzucić cukier w herbacie. Jak przestać słodzić herbatę. To teraz oddzielimy grubą kreską wszystkie takie owocowe, smakowe od zielonej. Ale ta też jest smakowa. Ale zielona. To jest mój sposób na wyeliminowanie cukru z herbaty. Ja to zrobiłam w ten sposób. Ponieważ piłam tej herbaty dużo. I to było około, bo czasem wychodziło więcej, około 3 dziennie. To wiecie, łyżeczka do każdej to jest 1080 łyżeczek w roku. To ja nawet nie chcę wiedzieć, ile to było. Naprawdę. No, razy 3. I zrobiłam tak. Biłam wtedy tamtą niebieską herbatę, którą Wam pokazywałam wcześniej. I totalnie zmieniłam rodzaj herbaty. Zmieniłam herbatę na zieloną, też tamtą z Twinixa. Na tamten czas akurat piłam tamtą. Tylko że z tym zielonym Twinixem to było tak, że ja po prostu go nie słodziłam. Zaczęłam go pić nie słodząc, tylko jakby mając smak tej herbaty, tylko herbaty, piłam tak przez dłuższy czas. Musicie pamiętać, że jeżeli zmieniacie z czarnej na zieloną, to pamiętajcie, żeby nie zalewać tej zielonej herbaty wrzątkiem, bo... Tylko 80 stopni, tak jak mam nawet tutaj napisane. Ona będzie gorzka inaczej i na pewno Wam nie będzie smakowała. Trzeba mieć to jednak na uwadze, poczekać aż ta woda chwilę przystygnie. Pijcie sobie tą herbatę przez jakiś czas, nie wiem, tyle ile będziecie chcieli. Ja to chyba robiłam około 2 miesięcy albo nawet dłużej. Po czym wracacie do swojej ulubionej i też jej już nie słodzicie. I to Wam już po prostu nie powinno przeszkadzać. Przyzwyczajamy się do smaku herbaty bez cukru na totalnie innym rodzaju herbaty. I potem jak wracamy, to jakby to nie jest takie straszne, że o Jezu, niesłodzona, fu. Tylko to jest okej. Jest jakby normalnie. Mhm. Ty też rzuciłaś słodzenie herbaty. Nasza mama tak samo zrobiła i też przestała słodzić herbatę. I to jest bardzo dobry... No dla naszego ciała przecież to jest utrata wagi. Dajcie znać, czy słodzicie herbatę, czy nie i czy wypróbujecie naszego sposobu. Jesteśmy bardzo ciekawe, czy też Wam to pomoże. I co, teraz troszeczkę przejdziemy do czegoś innego, tak? Tak, chciałam Wam jeszcze koniecznie pokazać. Teraz tą herbatę tak szybko znikniemy. Chciałam Wam pokazać mój kubek, mój kolekcjonerski kubek z Liptona, z tutaj takim podpisem Krystyny Jandy. Kolekcjonerski kubek, tak? Tak, kubek kolekcjonerski, który można było nabyć z herbatą Lipton jakieś 12 lat temu. Mhm. Mam jeszcze jeden, ale już jest tak stary, jest troszkę większy. No, nie mogę go tu pokazać, bo po prostu za dużo razy był myty w zmywarce i te napisy niestety troszkę zeszły. Ale co jest najważniejsze, my pijemy różne napoje przez słomkę. Tylko że... Szklaną. Tak, my wybrałyśmy szklaną, próbowałyśmy też metalową, ale jakoś nie bardzo, wiecie, ten... Znaczy, jeśli chodzi o yerbę, no to można też kupić na przykład szklaną bombilę, no ale ja mam metalową i mi się akurat sprawdza. Ale jeśli chodzi o picie herbaty, to jednak wolę pić ze szklanej rureczki. Wiecie, jakikolwiek napój, to ta rurka jednak zapobiega temu, żeby ten napój miał taki bezpośredni kontakt z zębami i wtedy nie ma tyle tego osadu. Nie jest aż tak źle i dla naszych zębów. Także polecam, my kupiłyśmy te rurki, bo mamy 3 w Tegerze za 4 zł i jakościowo są ok. Zalewamy wrzątkiem, normalnie nie pękła, nic nie stało. No i się dzieje, także są super. Jest spoko. Ok, i to wszystko w tym odcinku. Mamy nadzieję, że pokazałyśmy Wam różne rodzaje herbaty i yerby, których być może jeszcze nie próbowaliście. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, czy jesteście team yerba, czy team herbata. Tak, dokładnie. Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszamy na naszego Instagrama i do zobaczenia. Hej!